Podobno Beskid Mały jest wspaniały. Nigdy specjalnie nie podzielałem tej opinii i nie jestem jakimś wielkim fanem. Natomiast od czasu do czasu weryfikuję swój pogląd i odwiedzam te okolice. Tak się składa, że ten weekend spędzam w Porąbce, odwiedzając znajomych. Wczoraj wybraliśmy się zupełnie turystycznie na Żar, bez zjeżdżania tamtejszymi trasami, tylko szlakami pieszymi z Porąbki na Żar i z powrotem. Później na koniec rozwaliłem oponę, wieczorem był grill, było jacuzzi, ale tego wam nie pokażę, bo co się dzieje w jacuzzi, zostaje w jacuzzi. A dzisiaj opona już załatana, kac powiedzmy, że minął, aczkolwiek droga krzyżowa jest adekwatna do tego, jak się czuję ja i moi towarzysze, więc wjeżdżamy sobie w kierunku Trzonki i szczerze mówiąc nie mam pojęcia co dalej, jak będziemy zjeżdżać, a was zapraszam w tej chwili na krótki zlepek ujęć z wczorajszego, z dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie. Będziesz na YouTubie. Panu podziękujemy. Jak miło.
Ten całkiem przyjemny widok był ostatnią rzeczą, którą udało mi się nagrać, zanim bateria w GoPro padła. Jeżeli chodzi o sam weekend, no to był to weekend, który na pewno zapamiętam na długo, ale głównie ze względu na towarzystwo, na masę śmiechu, dobrej zabawy. Mniej ze względów rowerowych. Rowerowo było tak sobie, powiedzmy, obie trasy pokonane i w sobotę i w niedzielę raczej nijakie. Wręcz nudnawe momentami, nic specjalnego, nie ma sensu ich za bardzo opisywać i jakoś specjalnie się nimi zajmować, ale brakowało mi na kanale kontentu poświęconemu jeździe po górach, rowerowi górskiemu, ostatnio gravel, więc postanowiłem taki miks przygotować właśnie z weekendu spędzonego na rowerze górskim. Nie mam jakoś ostatnio za bardzo okazji, żeby jakiegoś tripa po górach uskutecznić, ale liczę na to, że w najbliższy weekend się uda. Dlatego taka, a nie inna forma dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeżeli nie, to przepraszam. Dzięki za obejrzenie i tradycyjnie do zobaczenia następnym razem.